toalety, to jest to bardzo ważne sprawy, bo człowiek ogląda, spaceruje i tak dalej, więc ja informuję, że toalety były na rynku, były tojtojki. Być może, tak jak to niekiedy bywa, nie było zbytniej informacji wizualnej, gdzie mam pójść, żeby te swoje potrzeby, jak kiedyś to było w przypadku cmentarza, pamiętam, że były gdzieś tam stałe, nikt nie wie, jak tam trafić. Na pewno myśmy wynajęli te tojtojki i one były. I z tego, co ja wiem, to nawet nie było tam zbyt dużo kolejek. Wstydnie jest, że taki artykuł się ukazał i tak to rzeczywiście na pewno było. Natomiast wiemy, żeśmy zlikwidowali i co za to? Co za tym idzie? Tutaj u nas pod urzędem... Ja bym bardzo prosił, panie radny, takie szczegółowe informacje będą zapytania wolne głosy. Nie, to ja wiem, ale ja się odnoszę do tego artykułu, który mówił o podczas jarmarku świętego Mikołaja. Ja rozumiem, panie radny, ale będą wolne, nie, wtedy będzie można komentować. Nie, no ja już ubiegłą sesję o tym mówiłem. Ale zapraszam do odpowiedniego punktu, panie radny. Będę bardzo wdzięczny.